Hej, witam Was w kolejnym wideo. Dziś pogadamy o tym, jak wybrać najlepszego tradera. Przynajmniej czysto teoretycznie. Zapraszam. To jest Chris, który zarobił pieniądze śledząc Marka, najlepszego inwestora w Naga. Naga oferuje Chrisowi prosty sposób społecznego inwestowania i zarabiania pieniędzy na giełdzie. To Tina. Ona wciąż śledzi ludzi w mediach społecznościowych zamiast zarabiać pieniądze w Naga. Bądź jak Chris, dołącz do niego w Naga, w sieci inwestowania społecznego. Cześć, witam Was szybkim porannym espresso i niedzielnym nagraniem, które będzie skoncentrowane na tym, o co pytaliście ostatnio w grupie naszej na Facebooku. Pytałem o to, na jaki temat nagrać kolejne wideo, i najwięcej, jakby, próśb było w kierunku analizy traderów. Więc dzisiaj zajmiemy się tym, jak wybrać potencjalnie najlepszego dla nas tradera. Pokażę Wam moją metodę. Oczywiście jest to jedna z metod. Nie zawsze ona działa, ale jest, myślę, najbardziej chyba adekwatna do długoterminowego pozytywnego zwrotu z autokepiowania. Głównie na tym nam zależy. Jeżeli analizujemy innych traderów, to, to szukamy kogoś, kto będzie nam przez długi czas dawał dobre profity, minimalizował straty i pozwoli nam po prostu pasywnie maksymalnie pasywnie długoterminowo zarabiać na rynkach między innymi forexowych Więc pokażę Wam, jakby jak podejść do tego tematu, jak przeanalizować podstawowe statystyki danego tradera. Więc najpierw wejdźmy sobie w zakładkę Top Traders i tutaj przeanalizujemy, co tak naprawdę możemy odfiltrować, jak powinniśmy filtrować. Więc jakby moja praktyka pokazuje, że najlepiej jest wybrać przede wszystkim profit dla kopiujących, a nie inne rodzaje filtrowania, ponieważ one mogą być mało miarodajne dla nas. Są ciekawe z punktu widzenia statystycznego dla przeglądania tych statystyk przez nas, natomiast niewiele nam dadzą z perspektywy poszukiwania dawcy poprawnych, dobrych tradeów i long-termowego zarabiania. Więc weźmy sobie po prostu w profit dla kopiujących. Teraz mamy odfiltrowanych wszystkich traderów z podziałem na tutaj. Okres czasu, zróbmy sobie all time, czyli cały okres, więc zależy nam na tym, na, na tych ludziach, którzy naprawdę nie są od miesiąca, dwóch na platformie, tylko są y, lata na, na platformie. Wszystkich wybieramy, czyli cały świat i y, ludzi wszystkich, również każdego, ze względu na to, że tutaj mamy filtrowanie bardziej, bardziej złożone, to nas nie interesuje, szukamy po prostu we. Wśród wszystkich użytkowników, wszystkich traderów na całym świecie, z całego czasu, jaki oni poświęcili na platformie i tych, którzy dali najlepsze rezultaty kopiującym. I teraz może pomijmy na razie czołówkę. Wybierzmy sobie jakąś osobę, na przykład nie wiem, numer 10. Pierwsze informacje, jakie nam się rzucają w oczy, to win rate, czyli ja się tu posługuję angielską wersją strony, to jest współczynnik wygranych. On nam na razie jeszcze nie za wiele mówi, natomiast jest to ilość tradeów, które on wygrał samych, które jakby sam zrealizował, nie są to autokopiowane tradey. Ilość kopiujących go w tej chwili, odwiedzających jego profil, śledzących jego poczynania, niekoniecznie kopiujących. Tutaj mamy statystyki i to jest jego tablica. Na tablicy możecie sobie przejrzeć, kto go ostatnio skopiował, co on napisał, jego ostatnie trady zamknięte z zyskiem bądź stratą, kiedy, kiedy zostały zrealizowane, więc to widzimy na bieżąco w jego tablicy. Jeżeli kogoś śledzicie i jesteście, zastanawiacie się po, po ustawieniu autokopiowania, co się dzieje, że nic się nie dzieje, no to trzeba wejść w właśnie feed, czyli tablicę danego tradera i sprawdzić. Czy on coś robi. To jest pierwsza rzecz, o którą też często pytacie, kiedy zaczną się jakieś trady na moim, na moim koncie, bo zasubskrybowałem autokopiowanie jakiegoś tradera i nic się nie dzieje, co się dzieje, że się nic nie dzieje, no to tutaj macie odpowiedź. Trzeba FIDA sprawdzić. Następna zakładka statystyki, to jest najciekawsza, najważniejsza dla nas statystyka. Ale zanim do niej przejdziemy, warto jeszcze też zobaczyć sobie ostatnie trady, to jest nowa zakładka. Jak widzicie ten trader tutaj się ostatnimi czasy nie popisał i jego trady to są jego osobiste, nieskopiowane na tej zakładce zawsze pokazane, jest głównie na czerwono. Achievements to są po prostu osiągnięcia, będziemy tutaj mogli sprawdzić jaki, o, jaką on ma rangę, a między innymi blokuje w zdobywaniu wyższych rang ilość poświęconego za, zaangażowanego własnego kapitału, czyli wpłat. Jeżeli ktoś mało wpłacił, a dużo gra, to, to jest zawsze trochę mniej mm, takim godnym polecenia traderem z tego względu, że widać, że nie ma tak zwanej skóry w grze na tyle mocnej, czyli nie gra. Swoim kapitałem, nie patrząc za siebie, kto go kopiuje, tylko, tylko bardziej koncentruje się może na tym, żeby zarabiać na kopiujący go, więc szukajmy takich, którzy mają zaangażowane własnego, prywatnego kapitału jak najwięcej. I tu będziemy widzieć to po rangach, jeżeli na przykład ten trader, widzimy, że tysiąc wpłacił na pewno, bo jest brązowy, ale już na pewno 150 nie wpłacił, 20 nie wpłacił, 5 również 1000 nie wpłacił, jeżeli, czyli, czyli jest do 5000, yy, dolarów Sam zaangażowany w platformę jest, jak dla mnie, mało wiarygodnym traderem, już teraz. A teraz, jak wejdziemy w statystyki, to wszystko się również rozjaśni. Widzimy, że większość pozycji dla kopiujących i autokopiujących jest, tych najważniejszych, jest niestety na minusie. Tutaj szukajmy, żeby było wszystko na zielono. Pamiętajcie o tym, zaraz Wam powiem, co konkretne pozycje oznaczają. Pierwsza kwestia, wygres. Szybki rzut oka na wykres. Profit chart. Widzimy, że tutaj jest na minusie ogólnie. To jest od początku konta, jakie prowadzi, jaki ma bilans zysku bądź strat. Jest, jak widać, na minusie, więc nie zarobił, tylko stracił. Wasze zdrowie. Kubańskie espresso. Kubańskie ziarna. Ok, lecimy dalej. Patrząc na wykres, możemy sobie go przybliżać dziennie, tygodniowo. Widzimy, że jakie miał obsunięcia kapitału tutaj w. Zyskach bądź stratach w konkretnych dniach, tygodniach, miesiącach, jak sobie to pofiltrujemy, widzimy, że tutaj się działo bardzo, bardzo źle. Facet witentnie nie miał dobrej pasy przez ostatnie miesiące. I tu mamy All Time, gdzie widzimy po prostu, że jest coraz gorzej. Generalnie, generalnie chyba nie jest to jego powołanie. Co możemy przeczytać niżej? Widzimy, że tutaj powtarza się ta, ta kwestia procenta takiego relatywnego wygranych trade'ów, więc więcej niż połowę ma wygranych natomiast nie zmienia to faktu, że ogólnie przegrywa widocznie te ważniejsze przegrał mimo wszystko to jest statystyka ilościowa łącznie trade'ów wykonał 2,500 tysiąca prawie łącznie kopiowało go, ale to są kopiujące, to są tacy, którzy z tablicy kliknęli kopiuj a nie zrobili autokopiowania, to jest różnica duża, tych kopiujących 312 miał Niestety takie przyniósł dla nich profity ujemne. Profit factor to jest mało znaczący, w, tej, w tym momencie tego w ogóle możecie nie analizować. Tutaj mamy ilość średnią lotów skopiowanych, jaki jest, jaki z nich jest średni zysk, średnie ROI, czyli zwrot z inwestycji na konkretny trade, największy zwrot, jaki uzyskał kopiujący. Z jakiegoś tradera to jest 379%, co nie zmienia faktu, że, że statystycznie, ilościowo, yy, no niestety przegrali. Autokopiujący, czyli tacy, którzy mają subskrypcję na otwieranie i zamykanie transakcji przez danego tradera, yy, tu mamy ich statystyki w tej sekcji czyli mamy ilość funduszy, jakimi zarządza trader w tej chwili, jest 0 dolarów. Trzech autokopiujących mamy w tej chwili. Zarządza, zarządzał łącznie przez cały czas bycia na platformie Zarządzał czterema tysiącami dolarów swoich autokopiujących Autokopiujących przez całe życie tego profilu miał tylko 3 Średnie ROI dla nich jak widzicie ujemne I średni, średni profit jaki uzyskał 31,5 dolara właśnie dla autokopiujących z tych tradeów, oczywiście, które się udały, no i tutaj widzimy też statystykę tego, jak i na jakich aktywach on grał. Jaki procent jego portfolio gry stanowiły te aktywa, i też mamy statystyki związane z największymi wygranymi, przegranymi i stawkami i tradeami w ramach tego tych, tych aktywów. Także reasumując, z tej tabeli tradera, najważniejsze dla Was są. Jest ta część górna, gdzie widzicie po prostu, ile dany trader ma zielonych pozycji, tutaj łącznie. Jak sobie je potem przeanalizujecie, to, to wychodzi na to, że w długim terminie przynosił zyski. Yy, zaraz sobie przeanalizujemy jakiegoś takiego bardziej udanego. Tutaj mamy też informację o tym, ona jest dość ważna, jak długo trzyma pozycję dany trader, czyli tu jest 1 dzień, 9 godzin, czyli jak tak naprawdę jeżeli byłby cały na zielono i miałby tutaj krótki czas, to znaczy, że bardzo jest skuteczny i rzadko się myli, bo z tego czasu trzymania pozycji często wynika to, że się nie wstrzeli w dany trend i po prostu czeka dłuższy czas, aż pozycja się odbije w pozytywnym dla niego kierunku, aby zdjąć z niej profit, więc ten czas jest też istotny, szczególnie dla kogoś, kto nie ma dużego margin levelu, nie ma dużego kapitału na koncie zabezpieczającego i obawia się tąpnięć kapitału w przeciwnym kierunku do zagrywki tradera. I też informacja o tym, jak długo jest na platformie. Widzimy, że jest od 2016 roku, więc jest to akurat pozytywna informacja, natomiast no, negatywna cała reszta zdecydowanie nie jest to trader, którego można byłoby polecić. Teraz przejdźmy sobie szybko do kogoś, kto, kto jest jakby dobrym przykładem. Może weźmy sobie yy, Scholza, bo na tą chwilę w naszym teamie jest to jeden z... Yy, Powiedzmy, polecanych traderów, yy, rekomendowanych ze względu właśnie na swoje osiągnięcia długoterminowe, co się oczywiście może zawsze zmienić. Nie każdy zawsze wygrywa, wiecie o tym doskonale. Nie jest to żadna yy, porada inwestycyjna, nie mierzcie tego jako pewnik. Natomiast Ostatnimi czasy sprawie, sprawuje się, jakby Scholz i kopiujący jego mają, mają z niego całkiem niezłe profity. Pokażę wam m.in. dlaczego on jego skuteczność przekłada się na to, co możemy zobaczyć w statystykach. Więc win, trade, win rate, przepraszam, czyli wskaźnik procentowy ilości wygranych trade'ów jak widzicie, bliski setki, co jest niewiarygodne, a w ogóle ważna informacja na, na stronie znajdziecie w różnych miejscach, nawet na naszej teamowej stronie wszędzie y, jest taki disclaimer, tak zwany, że 73% ludzi traci na, na tych rynkach, CFD czy Forexie. Ja wam powiem, że nawet więcej, myślę, że nawet 80-90% traci tak naprawdę na tego typu inwestycjach, a wynika to z tego, że po prostu y, jakieś około 10-20% może. Jest takich traderów, którzy głównie wygrywają, reszta głównie przegrywa. I tak dokładnie jest. Tak samo będzie z autokopiującymi, jeżeli po, będą podążali za tymi 70 kilkoma albo 80 procentami niewłaściwych traderów. Dlatego tak, tak mówią statystyki i tak naprawdę jest, tak mówi yy, Naga, tak mówię Wam ja, yy, trzeba umieć wybrać tych 20. Spośród tych 20%, którzy głównie się nie mylą, a nie z tych 80-70%, którzy się głównie mylą. Więc pokażę Wam, jak, jak dobrze działa i nie myli się w tym przypadku ten trader. Masa to Gold Tradera. To wynika z tego, że jak sobie wejdziecie w jego osiągnięcia, to widać, że on ma trochę więcej zaangażowanych własnych środków. Zobaczcie, Dimonda, żeby dostać Diamonda, to trzeba wykonać, zamknąć 250 trade'ów to jest jedna rzecz, natomiast 50 tysięcy własnego kapitału w dolarach trzeba zaangażować. Więc on na pewno 50 zaangażował, 100 jeszcze nie, bo jeszcze nie ma krystala. Natomiast między 50 a 100 już ma własnych środków na koncie, co czyni z niego takiego bardziej godnego zaufania tradera, ponieważ angażuje swoją skórę w grze. Jak to się mówi fachowo, jest po prostu gra patrząc na siebie, a nie patrząc na to. Yy, oglądając się za siebie, jak dużo osób będzie go kopiowało, bo nie liczy na profity z, z kopiącego. Aczkolwiek, autokopiących widzicie, ma już prawie 300, więc na pewno z tego też ma jakieś yy, fajne zyski. Yy, znaczy, nie jakieś, tylko można sobie to policzyć. Tak naprawdę, 50 centów za każdy skopiowany trade, i potem ewentualnie, jeżeli zyskowny dany trade jest, to yy, mamy dodatkowo jako, jako trader. 5% od, y, od wygranej sumy przez naszych autokopiujących, więc jest to gra zdecydowanie warta świeczki. Jeżeli znacie kogoś, kto dobrze traduje, to warto go do tej platformy zaprosić, bo może się stać na przykład w przyszłości naszym teamowym traderem, którego będziemy kopiowali. Y, ale można też zarobić, będąc dobrym tutaj, można zarobić dodatkowe pieniądze właśnie kopiując. Ale dobra, dzisiaj wideo nie o tym, więc lecimy dalej. Dlaczego Scholz jest y, w czołówce w tej chwili, jeśli chodzi o. O skuteczność. Wejdźmy do niego statystyki, bo to będzie najważniejsze. Zobaczcie wykres. Wykres od razu rzuca się w oczy i widać, że wszystko jest na zielono. To już jest pierwszy dobry znak. To jest ilość jego kapitału, który wzrasta. 71,5 tysiąca dolarów zarobił na czysto na platformie od czasu, kiedy na niej jest. A kiedy na niej jest? Jest od 7... Września 2016 roku też możemy sobie to sprawdzić, czyli to jest trader, który ma już pewien staż. Możemy sobie zobaczyć, że miewał jakieś na początku obsunięcia kapitału. Mogę tutaj zbliżyć i widać, że tutaj y, maksymalną wtopę na początku, jaką miał, tak zwaną, mówiąc kolokwialnie, to jest 1400 dolarów na jakimś tradezie, ale tutaj może, może uczył się narzędzi, może jakiś to był jakiś bardziej feralny dzień. Tutaj jakieś 550 dolarów straty, natomiast. Cała reszta trade'ów przez te lata z zyskiem, co jest niewiarygodne, ale powiem Wam dlaczego tak jest. Powiem Wam za chwilę dlaczego tak jest i dlaczego on ym, częściej może wygrywać niż nawet jego kopiujący. Ale o tym za chwilę, to jest ważny wskaźnik. Tutaj mamy podział miesięczny i all time, jak widzicie, no wymarzone statystyki. Takich właśnie ludzi szukajmy na platformie. I patrzymy, wszystko jest na zielono I znowu analizujemy na szybko. kopiujący go z tablicy, czyli nie autokopiących, kopiących kopiący go z tablicy, wchodzących w jego trade, który przypominam, jak skopiujemy z tablicy już otwarty przez tradera trade, to on się nam sam ręcznie nie zamknie. To jest tylko skopiowanie koncepcji, tylko zamykają i otwierają się autokopiowane trade. To o tym pamiętajcie. Teraz tak, tu mamy yy, zysk łączny ze wszystkich. Yy, ten sam, który widzimy wyżej ze wszystkich dotychczasowych pozycji, które trader otwierał, zamykał. Wysoki profit factor, czyli wskaźnik zysku, średnie, średnie tutaj z lotów, średnie roi, wszystko na plus 186, prawie 177% roi na trade średnie, znaczy to jest najlepsze, przepraszam, to jest średnie. Tu mamy dla autokopujących powtórzone statystyki. Widzimy, że, że zarządza w tej chwili y, autokopujących funduszami sto, y, w, w rozmiarze 100 tysięcy ponad dolarów. Autokopujących w tej chwili subskrybujących jego ruchy jest prawie 300. Y, łącznie milionem dolarów zarządzał swoich autokopujących. Y, łącznie wszystkich autokopujących y, miał średnio 178. Średnie ROI, zwrot z inwestycji 15% dał im, więc to jest olbrzymie, tak naprawdę to są olbrzymie zwroty średnie i średni profit wygenerowany 100 tysięcy dolarów. Gra w 100% na DAXie, czyli to jest specjalista od DAXa, jest, jest Niemcem, możemy też zobaczyć, czyli działa na swoich rynkach. DAX jest indeksem 30 największych spółek niemieckich. Tu mamy też współczynniki wygranych, przegranych. O, i tutaj zapytacie dlaczego to są na czerwono. To może wynikać właśnie z tego, że średnie, to jest, to jest akurat konkretna strata, którą miał tutaj na samym początku, którą widzieliśmy, w będzie ją widać tutaj w weekly, właśnie tutaj na samym początku miał, miał jakąś stratę w 2018 roku, 1400 dolarów i to jest dokładnie ta i tutaj jest też średnie strata, też mu zakwalifikowała średnią stratę, bo to był jeden z tradów, który mu nie wyszedł. Jako średni nieudany trade, po prostu go zawzięło, natomiast gdyby miał ich więcej, to te, te, ta kwestia tej, tej kwoty na pewno byłaby inna. To jest średni profit z, z jednego trade'a jaki jest, czyli około 400 dolarów na jeden trade, on zarabia średnio, i yy, największy zysk z, z trade to jest 2, 2800 dolarów to jest ten ten na czerwono to mamy ten jeden, który mu nie wyszedł tam kiedyś, dlatego go wzięło do statystyk. Gdyby jego nie było, to wszystko by miało dokładnie, wszystko miałoby na zielono, gdyby nie te dwa feralne strzały i oczywiście wy jako auto okupujący mogliście się na nie załapać, więc zawsze jest ryzyko nawet u tych prawie nie mylących się. Ale dlaczego on się prawie nie myli przez 4 lata, wydawałoby się to niemożliwe. Otóż, pierwsza rzecz to co pokazywałem wcześniej on ma swój duży zaanga zaangażowany kapitał ten duży zaangażowany kapitał powoduje że ma duży margin level czyli yy, poziom zabezpieczenia konta na przypadek obsunięcia kapitału w przeciwnym kierunku do tego w którym on gra jeżeli gra na longa, czyli obstawia na wzrost na przykład DAXa a DAX obsunie się w drugą stronę to dzięki temu ma kapitał zabezpieczający, który uniemożliwia mu zlikwidowanie, zamknięcie tej pozycji ze stratą. Więc im więcej yy, ma trader na koncie własnych środków i Wy kopiując go, tym jesteście bardziej bezpieczni pod kątem takim, że możecie sobie pozwolić na, na to, że trader się nie wstrzeli w danym momencie, kurs spadnie w przeciwnym kierunku do zamierzanego, ale poczekamy dzięki margin levelowi na to, żeby się odbił i wtedy weźmiemy zysk. Robimy take profit, więc... Dlatego, jeżeli na przykład przeanalizujecie sobie jeszcze innego, na szybko wam pokażę tradera, który jest też znany z tego, że potrafi super dla, dla, dla swoich autokopujących zarobić, ale również dużo stracić i oni tracą, a on nie, to może, wy, to jest dobrym przykładem, jest na przykład Schwartz, który tutaj też. Jak zobaczycie na jego tablicę, to wszystko jest na zielono, ale gdybyście zobaczyli, zajrzeli do jego back office, to by się okazało, że ma całą masę pozycji, które są na czerwono i to z grubym, z tysiącami na minusie, które są jeszcze nie zamknięte, których jeszcze nie widać w jego statystykach, na których już stracili jego autokopiujący, a on nie, ponieważ on ma naprawdę olbrzymi kapitał na swoim koncie, który sam wpłacił. Nie powiem wam dokładnie jaki, ale to są, to są takie kwoty, że on sobie może pozwolić na tysiące procent y, zminusowania konta przez, przez długie tygodnie widzicie on 11 dni ostatnio y, ma średnio 11 dni trzymania pozycji może sobie na to pozwolić i czeka na odbicie kursu kiedy wy już wam się margin level skończy bo was po prostu z wasze zabezpieczenie konta już na to nie pozwala nie macie tyle kapitału na swoim koncie to on gra dalej i w efekcie końcowym po kilku dniach albo tygodniach mimo wszystko zamyka daną pozycję ze zyskiem kiedy wasz Wasza pozycja już się zamknęła, bo nie mieliście margin levela. Także margin level na ten temat na pewno też nagram wideo osobne, ale oni możecie poczytać w naszym grupie, naszej grupie, jak to działa. I też na samej platformie jest opisane poziom marginesu, margin level, na ile jest istotnym wskaźnikiem. Także w tym wideo to tyle. Mam nadzieję, że nie było zbyt długie, nie zanudziło was. Przekazałem najważniejsze informacje, jak analizować traderów, jak ich wybierać. Zachęcam Was do poszukiwania jeszcze lepszych traderów i coraz lepszych i dzielenia się z tymi informacjami właśnie na naszej grupie Naga Polska, do której link macie na naszym, między innymi na moim blogu Nagatraders.pl. Tutaj jest możliwość wejścia do tej grupy, pod warunkiem, oczywiście, że jesteście zarejestrowani z naszego linku i jesteście zweryfikowani. Dzięki za dzisiaj, i do zobaczenia w kolejnym wideo po weekendzie. Widzimy się. Cześć.